Przenieśmy się w czasie do PRL-u. Hotel, który jest za moimi plecami, był oknem na dewizowy świat, a także planem wielu wybitnych filmów. To tu wielki Szu, czyli Jan Nowicki, udzielał lekcji lewego pokera ambitnemu karciarzowi. Pomagam ci tak, jak ktoś kiedyś pomógł mnie. Ale nie daj się zwieść przedstawieniu, które urządzimy. Przejdziesz przez to, będą z ciebie ludzie, nie wytrzymasz, zostaniesz śmieciem. To tu porucznik Borewicz taksował hotelowe panienki powłóczystym wzrokiem. Zawsze napawałaś mnie niepokojem, ale teraz ty mnie po prostu przerażasz. Ale podobam ci się nadal. Także tu rozegrała się scena, która niestety nie znalazła się w filmie Stevena Spielberga Monachium. Odłóżcie broń. A szkoda, oto co wydarzyło się 1 sierpnia 1981 roku w hotelowym barze. W sierpniu 1981 roku cała Polska obchodziła pierwszą rocznicę wolnościowego karnawału. Nadal rządziła komuna, ale władzę nad polskimi duszami miała już Solidarność. Może właśnie dlatego nikt nie zwrócił uwagi na to, co wydarzyło się w warszawskim hotelu Victoria. Spora w tym zasługa władzy. Ta dwoiła się i troiła, aby zatuszować aferę. Mogła bowiem mieć naprawdę wybuchowe skutki. 1 sierpnia 1981 roku do baru Opera w warszawskim hotelu Victoria wszedł postawny mężczyzna o śniadej cerze. Kim był i co łączyło go z filmem Monachium? Terrorystyczne porachunki w hotelu Victoria. 1980 rok. To był upalny dzień, środek karnawału Solidarności. Akurat tego dnia Warszawa celebrowała, bardziej uroczyście niż do tej pory, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 19.50 do kawiarni Opera na pierwszym piętrze hotelu Victoria wszedł postawny mężczyzna o śniadej cerze. Mahdi Tariq Shakir, bo na takie nazwisko zostawił recepcji paszport, wszedł zatem do baru Opera, fachowym wzrokiem omiótł salę i usiadł tyłem do wyjścia przy stoliku numer 40. Zamówił kawę i szklankę wody. Wcześniej umówił się z kimś niechętnie przez telefon. Proszę, jaki dokładny wywiad przeprowadziła potem obsługa hotelowa. I teraz chyba na niego czekał. Kilka minut potem w restauracji pojawił się kolejny Arab. Tym razem wyglądający na 25-30 lat, niewysoki, 165 cm, ubrany w ciemny garnitur i jasną koszulę. Wszedł do sali i rozejrzał się. Gdy dostrzegł Irakijczyka, podszedł do niego i wyciągnął od swej marynarki hiszpański rewolwer kaliber 9 mm. Zaczął strzelać z odległości kilku metrów. Gdy druga kula utkwiła w korpusie Mahdiego, ten zerwał się i ruszył w stronę napastnika. Na próżno. Ranny najpierw przyklęknął, ale potem wstał i wyszedł, brocząc krwią na korytarz. Dopiero gdy grzecznie poprosił o sprowadzenie pomocy, zemdlał. Ale tego już klienci kawiarni nie zobaczyli. Oni widzieli, jak postrzelony sześciokrotnie człowiek wstał i wyszedł z knajpy. Scena zagrana perfekcyjnie. Nie trzeba było krzyczeć dubel. Postrzelonym okazał się być sam Abu Daud, jeden z przywódców palestyńskiej organizacji terrorystycznej Czarny Wrzesień. To właśnie ta organizacja odpowiedzialna była za masakrę izraelskich sportowców w czasie olimpiady w 1972 roku. Do Warszawy Abu Daud przyjechał, aby zakupić kolejną partię broni. Z kolei strzelał do niego Libańczyk Dawer Hussein Nassif, cyngiel Mossadu. Zrobił to tak spektakularnie i sugestywnie, że nasz film powinien kończyć się tak. Gdy napastnik spokojnie wychodził z hotelu, trzymając w ręku broń, z windy wysiadła kelnerka. Kelnerka, zręcznie mijając postrzelonego, krzyknęła z oburzenia: cholera jasna, znowu kręcą film, a nas nawet nie powiadomili.